Sponsorem programu jest PKO Bank Polski. Niekwestionowany lider polskiej bankowości. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa w programie Kapitał ma Narodowość. Naszym gościem jest pan Bolesław Piasecki z Departamentu Bezpieczeństwa PKO Bank Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie. W ubiegłym tygodniu zakończyła się konferencja w Warszawie, ważna konferencja o cyberbezpieczeństwie zorganizowana przez Atlantic Council i PKO Bank Polski. Uczestniczyli w niej specjaliści zarówno z Polski, jak i ze Stanów Zjednoczonych. Jaki był cel tej konferencji? No właśnie, konferencja to była dwudniowa konferencja duża w Warszawie, organizowana właśnie przez PKO BP i Atlantic Council, i celem zasadniczo było zbliżenie i nawiązanie głębokich relacji w zakresie wymiany jakby podejść do cyberbezpieczeństwa, tego jak my rozumiemy cyberbezpieczeństwo, tego jak rozumie sektor prywatny i ekspercki w Stanach Zjednoczonych cyberbezpieczeństwo, a także po części jak rozumieją cyberbezpieczeństwo ludzie związani z rządem Stanów Zjednoczonych. I właśnie ta konferencja przyczyniła się do zawiązania coraz bliższych więzi pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Jest to element szerszej współpracy PKO BP i Atlantic Council, które właśnie ma za zadanie umacniać także w tym wymiarze partnerstwo amerykańskie, partnerstwo transatlantyckie. A czy te różnice są, jeżeli chodzi o postrzeganie cyberbezpieczeństwa, są różne? Są to jakieś różnego rodzaju spojrzenia? Czym one się różnią? One się różnią, ponieważ jakby specyfika polska cyberbezpieczeństwa, a także nazwijmy to specyfika amerykańska i pewna perspektywa amerykańska wynikająca także z tego, że Amerykanie są liderem w tej dziedzinie i mają bardzo duże doświadczenia, nazwijmy to takie operacyjne, wskazuje, że jakby to są nieco inne ujęcia, one są komplementarne, ale właśnie w przypadku, zwłaszcza cyberbezpieczeństwa, w przypadku takiej domeny, która się rozwija tak dynamicznie, bardzo ważna jest ta wymiana myśli, bycie na bieżąco, wzajemne informowanie się, to bardzo buduje tak zwaną jakby wspólną odporność jako wspólnego organizmu. Czyli nie jest to tylko różnica skali, no bo wiadomo, gospodarka amerykańska i gospodarka polska różnią się znacznie, czyli to jest również dłuższa, większa wiedza na ten temat, co w tej obszarze cyberbezpieczeństwa może się zdarzyć, co się zdarzy. Tak, zarówno wiedza, nazwijmy właśnie tak jak pan przed sekundą powiedział, taka historyczna, podejście teoretyczne, jak i praktyka działania, którą Amerykanie mają bardzo dużo, ale Polacy także i w tym aspekcie można powiedzieć, że to jest jeden z przejawów współpracy w tym obszarze instytucji polskich i amerykańskich. I ta współpraca rozwija się bardzo dynamicznie. Jest to dla nas dobry prognostyk. No właśnie, bo jakie korzyści może Polska odnieść z tej współpracy? Rozumiem, że to była jakby konferencja była takim elementem poznawania własnych możliwości i możliwości współpracy obu krajów. A jakie korzyści konkretnie wynikać? Stany Zjednoczone są absolutnym liderem na świecie. Można powiedzieć, że też są liderem w tym aspekcie tych krajów wolnych, krajów wspólnoty transatlantyckiej, krajów NATO. I rzeczywiście w tym obszarze oni są chętni i otwarci na dzielenie się swoimi doświadczeniami i Polska w tym aspekcie może odnieść tak zwaną korzyść spóźnionego przybysza, to znaczy z powodu faktu, że oni ileś rozwiązań testowali, one musieli się uczyć na własnych błędach, my teraz możemy się nauczyć na tych błędach i nie popełniać ich samemu i wdrażać te rozwiązania, które będą dla nas najbardziej optymalne, bo musimy mieć przy tym świadomość, że to, co jest dobre dla imperium, jakim są bez wątpienia Stany Zjednoczone, nie zawsze będzie dobrze pasowało do naszych warunków, ale jeżeli chodzi o pewne lekcje, to rzeczywiście jest to dla nas bardzo cenne doświadczenie. No właśnie, bo mamy jednak pewnych błędów, no bo błędy też się zdarzały, pewnych błędów możemy uniknąć, dlatego że wchodzimy jakby do tego obszaru działalności z pewnym opóźnieniem, więc nie musimy powielać tych niedoskonałości, które się wydarzyły wcześniej. A jeżeli chodzi o wyzwania, no bo konferencja pokazała możliwe obszary współpracy, ale też pewno pokazała wyzwania, przed jakimi stoi
stoimy my jako Polska, czy w ogóle jako gospodarka, również gospodarka globalna, jeżeli chodzi taki o ten obszar cyberbezpieczeństwa i w ogóle bezpieczeństwa w sieci. Tak, tak, zdecydowanie. Konferencja pokazywała wyzwania zarówno, nazwijmy to, dla sektora rządowego, zarówno dla współpracy sektora rządowego z prywatnym, jak i tylko dla sektora prywatnego, ale nie tylko w ujęciu cybernetycznym, ale nazwijmy to informacyjnym, szerszym, jeżeli chodzi o dezinformację, a także o w ogóle postęp i konsekwencje postępu nowych technologii, które jest jakby, no, który pędzi niezależnie od tego, czy chcemy, możemy stać z boku i być tylko przedmiotem, a możemy uczestniczyć w tym i starać się kształtować ten trend. I wydaje się, że to jest rozwiązanie, które w dłuższej perspektywie przyniesie nam znacznie więcej korzyści. No właśnie, jakie są te wyzwania? Bo tak, jeżeli chodzi, prawdopodobnie wyzwania są różne dla różnych obszarów działalności, aktywności gospodarczej, aktywności społecznej, no bo również cyberbezpieczeństwo w obszarze militarnym, nowych technologii, wszystko to jest, czy są jakieś wspólne elementy, no, czy jest coś, co zdecydowanie wyróżnia jeden obszar od drugiego? To są wspólne elementy z tym, że zarówno bezpieczeństwo, czyli jakby bezpieczeństwo danych, pewność, że nikt nie miał dostępu do tych danych, nie zmienił ich, a także jakby nie wie o tym, co dla nas jest najcenniejsze, aż po te elementy, które są związane właśnie z wpływem tych aspektów cyfrowych na przykład domenę informacyjną, związaną z dezinformacją, kształtowaniem tego nie tyle, co ludzie myślą, ale jak ludzie myślą, i to wszystko było tam ujęte, ponieważ to wyzwanie rzeczywiście jest, jakby to powiedzieć, no ono jest wieloaspektowe z prostego względu, że kwestie cyfrowe i cybernetyczne, którym ta konferencja była poświęcona, głęboko sięgają w różne sektory funkcjonowania państwa polskiego i różne sektory funkcjonowania społeczeństwa, ale także kultury, czy szerzej mówiąc nawet cywilizacji zachodniej, ponieważ to nie chodzi tylko o to, że mamy coraz lepszy dostęp do internetu, czy łatwiej gromadzimy informacje, ale chodzi o to, że technologie cyfrowe, a więc także kwestia bezpieczeństwa tych technologii, głęboko wchodzi w tkankę państwa i od tego w przyszłości może zależeć na przykład właśnie bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo finansowe, kwestia kapitału społecznego, wzajemnego zaufania pomiędzy obywatelem a instytucją, autorytetu państwa itd., itd. To są rzeczy, których naprawdę nie można nie doceniać, bo to jest, wchodzi znacznie głębiej w nasze życie niż nam się i konsekwencje mogą być potencjalnie znacznie dalsze niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje. No właśnie, bo tutaj cyberbezpieczeństwo jakby jest kwestią, przekracza granice. To jest coś, co jest takim wyzwaniem międzynarodowym. Czy tutaj ta współpraca międzynarodowa jest istotna, a może nawet jest kluczowa? No bo wiadomo, że to środki na przykład dezinformacji czy jakiejkolwiek ataków cybernetycznych mogą znajdować się daleko poza granicami Polski również. Jest kluczowa. Żadna instytucja, a także żadne państwo nie obroni się przed tym samemu i właśnie konieczna jest ta agregacja wiedzy, to żeby nie być na tym polu walki samemu, bo trzeba zrozumieć, że przepraszam, razem z postępem technologicznym i rozwojem tej domeny cyfrowej, ona jest po prostu także na przykład w ramach NATO uznana za normalną domenę, jeżeli chodzi tak samo jak powietrze, morze czy ląd, w której dochodzi, czy może dochodzić do starcia. To jest domena, która się charakteryzuje nieco innymi, że tak powiem, wyróżnikami. Natomiast kwestia na przykład atrybucji ataków, to znaczy bardzo często w przypadku cyberprzestrzeni trudno jest dojść do tego, kto to był tak naprawdę autorem i rzeczywiście jest to bardzo rozwijająca się dziedzina i tutaj współpraca między podmiotami na przykład zarówno krajowymi, jak i instytucjami prywatnymi jest kluczowa i rzeczywiście no, nie ma wątpliwości, że te wyzwania będą i będą jakby coraz bardziej narastały. No właśnie, bo tutaj są wyzwania i trzeba znaleźć jakąś odpowiedź. Pytanie, czy gospodarki światowe, wszystkie gospodarki są na to przygotowane? Podczas konferencji padło takie stwierdzenie, że w najbliższych latach, czy tam kilkunastu latach, sektor, który zajmuje się cyberbezpieczeństwem, będzie potrzebował kilku milionów dodatkowo specjalistów, a tych ludzi na razie nie ma. Pytanie, czy rzeczywiście
jesteśmy w stanie, my nie jako Polska, ale w ogóle gospodarka globalna, czy państwa również są w stanie szybko przeciwdziałać atakom, czy chronić bezpieczeństwo w sieci, czy tutaj jednak zawsze, czy jest to ryzyko, że jednak będziemy krok za tą stroną atakującą, czy mam wystarczające, czy wystarczający potencjał, wystarczające siły, żeby uczestniczyć w tej walce. No, w tym przypadku trzeba przypomnieć sobie, że istnieje taka kategoria jak nieznane, nieznane. Czyli znaczy, to są rzeczy, o których nawet nie wiemy, że ich nie wiemy. I to jest wśród specjalistów poważny ból głowy i oni rzeczywiście często mówią, że nie mogą właśnie spać w nocy przez to, że nawet nie wiedzą, co może być wykorzystane przeciwko nam. I w tym aspekcie trzeba pamiętać, że ta domena właśnie cyfrowa nieco się różni, to znaczy mogą być na przykład niektóre rozwiązania czy niektóre podatności systemów, które, że tak powiem, są przygotowywane na ostateczność i nawet nie wiemy, że one istnieją, to znaczy, że przeciwnik jest w stanie je wykorzystać. My natomiast nie wykorzystuje tylko dlatego, że to nie jest dogodny moment, bo by zdradził to, że ma tą przewagę. I to jest rzeczywiście problem i wielu podkreśla, że to strona ofensywna będzie miała przewagę, chociażby z tego powodu, że jeżeli jakaś technika działania jest rozwijana przez ludzi atakujących, zwłaszcza, że przypominajmy, w przypadku podmiotów państwowych one zajmują się jednocześnie kwestią bronienia i kwestią atakowania. Podmioty prywatne zajmują się kwestią bronienia, nie zaś atakowania. To strona ofensywna narzuca warunki gry i dopiero defensywa musi się do tego w pewien sposób dostosowywać i rzeczywiście ten wyścig pędzi. To, co powiedział jeden z głównych gości konferencji, były szef NSA amerykańskiego, generał Keith Alexander, że jakby to się tak szybko zmienia, że ludzie będący na trzecim roku studiów staje się już nieaktualne to, co było na pierwszym roku studiów i w przypadku technologicznym rzeczywiście też tak jest. Polska ma znakomitych specjalistów w tej dziedzinie. Bardzo często na różnych zawodach zajmuje wysokie lokaty. Natomiast musimy pamiętać, że to jest potencjał, którym niestety wielokrotnie, potencjał ludzki mam na myśli, którym wielokrotnie dzielimy się jako Polska z innymi podmiotami zagranicznymi przez to, że Polacy są po prostu na rynku bardzo cenieni. No właśnie, bo ten potencjał teraz, potencjał polski, prawda, właśnie ten potencjał z informatyków, to jest bardzo dobra kadra, rzeczywiście chętnie różnie współpracująca z innymi ośrodkami w innych państwach. Czy ten potencjał jest wystarczający, żebyśmy mogli uczestniczyć w tej ofensywie, ale i w tej akcji obronnej? Czy mamy wystarczający potencjał ludzki, czy mamy wystarczający know-how? Jeżeli chodzi o potencjał ludzki, to nie mam wątpliwości, że on jest bardzo dobry. Są pytania o jego wykorzystanie, pewną strukturalizację tego, zachęcenie do tego, żeby został, ale ten potencjał ludzki działający także poza przecież sektorem rządowym w ramach Polski dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw jest w stanie stworzyć niebywałe korzyści związane z tą domeną cyfrową, jak na przykład kwestie chmury, które są w stanie nadać rzeczywiście impetu polskim przedsiębiorstwom. I to jest bardzo ważne, żeby widzieć też nie tylko te zagrożenia, ale i korzyści płynące z tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu za wizytę w naszym studio. Dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościem był pan Bolesław Piasecki z Departamentu Bezpieczeństwa PKO BP. Sponsorem programu był PKO Bank Polski, niekwestionowany lider polskiej bankowości. PKO Bank Polski. Dzień dobry.